A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2 barbarzyńcą na helu w piątym akcie, na hardkorze, na singlu z toporem i z koncentracją. Jesteśmy na etapie, uratowaliśmy Anię, polosowaliśmy sobie ostatnio znowu talizman, nic nie wyszło, pohazardowaliśmy, też nic nie wyszło ciekawego. I lodowy trakt, szukamy tutaj punktu nawigacyjnego. Mamy duchy na tej lokacji, więc trzeba co jakiś czas korzystać z berserkera, tej zdolności. Są też zlodowaciałe pełzacze. Jakiegoś wielkiego problemu nie stanowią. Nie, tak ostatnio myślałem, że może mają dużą odporność na obrażenia fizyczne, bo tak szybko berserkerem jednego zgasiłem. Ale zwykłą koncentracją też widzę, że szybko schodzą. Znaczy od koncentracji szybko schodzą. Są też czeluściowe żmije. Czasami jak przyszarżują, to najemnikowi ostro zdrowie spada. A poza tym nic strasznego tu nie ma. Na początku mieliśmy masę bossów. Chyba z 6 bossów było na starcie. I teraz pewnie za dużo tych bossów już nie będzie w takim wypadku. Podejrzewam, że na lokację jest tam jakiś limit. Losują iluś tych bossów, jak na starcie ich aż tylu mieliśmy, to... To musieli się tam po prostu tak skumulować. Wo. No ta mana spalona na hita. Musimy ściągnąć najemnika tutaj. Niech on przytrzyma te duchy, dobra. Upiory to są. No i pięknie. Ci nam many nie spalą. Dobra. Teraz pytanie, kiedy my tego Nihlathaka zrobimy? Jak my do tego podejdziemy? Zaznaczymy tutaj punkt nawigacyjny. Fajnie by było wyjść na te otwarte przestrzenie, tam też zaznaczyć punkt nawigacyjny. I może później na tego Nihlathaka iść? No bo nie będziemy zostawiać Nihlathaka, tak jak to robiłem chyba na koszmarze, tak? Że zabijaliśmy go po balu. Jednak chciałbym bala zostawić na sam koniec. Tak fajnie już w tej serii, żebyśmy go jednak zabili na samym końcu. Nihlathaka byśmy wcześniej zrobili. Ja myślę, że właśnie jak zaznaczymy... Aha, tutaj będzie w ogóle złota skrzynka, patrzcie jak trafiłem. Zaznaczymy ten punkt nawigacyjny tu, później następny i chyba pójdziemy go wtedy załatwić. To będzie taki dobry moment. Przed drogą starożytnych. Jak już później pójdziemy na tych starożytnych, to już się z rozpędu idzie na bala, więc... Więc myślę, że... O, teleportował się. Więc myślę, że to będzie dobry moment. Wielkie berło, sprawdzimy. Pajęcza, szarfa, siatka, arachnidów. O, zbroja z lekinich zębów. To bierzemy na sprzedaż. A to berło słabe. Pełne wzmocnienie, rubin bez skazy, fajnie, złota skrzynka, coś ciekawego, kryształowa kula, może będzie droga. Może będzie droga, weźmy manę. No i złota skrzynka się tutaj nawinęła, fajnie. No i musimy pamiętać, żeby na trzecim poziomie tam u Nihlathaka jednak się opić tych mikstur antidotum. Tych antidotów. No tutaj gdzieś coś. O, tutaj coś na pewno. Tamte duchy gdzieś utknęły, ale one tak mają często. Można to wykorzystywać, żeby je łatwiej kontrolować, na przykład w tajemnym sanktuarium, nie? Gdzieś tam utknął na schodach, na jakimś filarze. Tam niby otwarte przestrzenie, jak się zbyt dużo tych duchów ściągnie w tajemnym sanktuarium, to można je właśnie tak sobie próbować przyblokować. Kolczasta maczuga, dobra, weźmy... Aha. No dobra, chodźmy, to wszystko załatwmy jeszcze. A może to był punkt nawigacyjny, aż sprawdzę. Bo to takie... Nie, tu jest grota Wuchengi, to tutaj nie wchodzimy. Dobra, chodźmy.
Chodźmy się ogarnąć. Piąty akt to ja zawsze już tak przelatuję. Już nie ma co ryzykować życiem na tych pobocznych lokacjach. Co się miało znaleźć, to się już znalazło. Build już właściwie ustalony do tego czasu. Poziom, jaki się miał zdobyć, taki się zdobył. Co ja mam zrobić teraz? Sprzedam to chwilowo. Ojejku. Nie ten zwój. Tutaj 35 tysięcy. Błyskawice, ogień. Dużo pancerza nawet. 35 tysięcy. Pierścionek słaby. To słabe. Kupmy jeszcze z dwie miksturki. Ile mamy rubinów? Jeden, teraz dwa. Okej. Wezmę sobie wzmocnienie, jako że jesteśmy już coraz bliżej starożytnych. No ciekawe, co im tam wygeneruje. Czy nie będzie trzeba ich przelosowywać? O. Chociaż za często w tych moich seriach na singlu nie musiałem ich przelosowywać chyba, nie? Tam przelosowywałem kiedyś ich? Tam może zaraz, pamiętam. No zobaczymy, co im tam wylosuje. Ale to jeszcze daleko. Szmaragd bez skazy, fajnie. Aha, tutaj się to wszystko zapętliło. Czyli wracamy w pobliże naszej studni taktycznej. Łyknę sobie tę miksturkę, nie będę sępił. I mamy duchy. Kryształowy miecz. Idziemy tędy, ślepy zaułek. Znowu wciąż trzymamy się blisko studni dzięki temu. Ups, ała, moja mana. Duch się tak patrzy na najemnika, głupi najemnik musiał wyjść, nie? Dobra. Duch to powinien mieć szansę na rzucenie fira na najemnika, nie? I najemnik by tak spierdzielał wtedy. To by było dobre. Wszelkie takie zjawy, duchy, widma to miałyby szansę na rzucenie fira. O, tutaj zamarznięta tundra, ale to jeszcze nie. Musimy znaleźć punkt nawigacyjny. O właśnie, na zamarzniętej tundrze zaznaczymy punkt nawigacyjny i chyba pójdziemy na nich Nihlathaka. Myślę, że to będzie dobry etap. Piekielna zbroja płytowa. Ciekawe, czy ma trzy sloty, co? Zaraz sprawdzimy ją. O, piekielna zbroja. To już pancerzyk może mieć niezły przy odrobinie szczęścia. Mithrilowa kolczuga, ale to już wiem, że to jest pasek. Już wiem. A weźmiemy go na sprzedaż. Albo i nie weźmiemy. Jeden slot, ale to bierzemy na sprzedaż, ale też słaby ten pancerz wylosowało. 447. My mieliśmy 430 coś, nie? W tym. Tak? Czy nie? Jak to tam było? No... Także no to druciane runo nam niezłe poleciało. To niby jakieś piekielne zbroje, ale wcale jakieś takie super nie są. Tylko ten procent w słowie runicznym nam wyszedł niewielki. Szkoda, szkoda. Mogło być dużo lepiej. Jeszcze tam z kilkadziesiąt procent więcej do obrony mogliśmy mieć. A jest na czym procentować tutaj. No dobra, czyli tutaj nie bardzo poszedłem. Przejście znaleźliśmy, ale punktu wciąż nie mamy. Okrzyki. Manę możemy zabrać, deszczu mnie pada wciąż.
O, jest. No dobra, znowu się muszę wracać taki kawał. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Wrócimy się, będzie ta tundra zamarznięta, czy jak to się tam zwało. Znajdziemy tam ten punkcik. No i będziemy tego Nihradhaka musieli robić. Tu jeszcze jakieś zwłoki były. Do zamarzniętej tundry. Czyli wszystko tutaj, tak? Tu to było. Okej. No a ciekawe, czy będą ci z niewrażliwością na ataki fizyczne, te z tymi mackami. Bo oni tutaj często występują, ale widzę, że na razie ich nie ma. Przywrócony mag. Płytowe buty. O, bosior. A teraz to już mamy zakręt, znaczy błyskawice wymaksowane. Mogą sobie nas błyskawicami atakować. Zgnilce są, szkieletki, na razie luzik. Coś tu jeszcze może być? No, pomijając, że w okolicach fortyfikacji będą te impy. Zawsze. Krótka włócznia, leczenie mogę wziąć, wzmocnienie mogę wziąć. Nie wziąć, tylko wziąć, tak? Moi rodzice zawsze mówili wziąć, jak byłem mały. Później ich tam zacząłem poprawiać, to już mówili dobrze, nie? Ale mówili wziąć i przez to ja w podstawówce na sprawdzianach pisałem też wziąć. Sicina na końcu pisałem, tak jak słyszałem, nie? Taka ciekawostka. Taka ciekawostka a propos Diablo, tak? Aha, są jeszcze krwawe kusicielki. No dobra, to jest najgroźniejsza istota na tej lokacji w takim razie, bo życie nam zjeżdża. Jest w stanie nam zjeżdżać życie. Jak zaczęło padać mocno? Co tu się dzieje? Zbroja z demoniej skóry. Bierzemy? Nie bierzemy, bo się nie mieści. To jest drugopoziomowa, jedna z tych pierwszych. Nic takiego super drogiego, no ale tam pewnie z kilkanaście tysięcy byśmy dostali. Na hazard. No, trzeba będzie te kusicielki tutaj pozabijać. Najemnik dostanie miksturkę. Wykonane z fetysza trofeum, no to bym chętnie sprawdził. Za chwilę. Dobra, zrobimy tak. Tę miksturkę i tak muszę wziąć. Zostawmy to, zostawmy to. Trzy do groza. Dobra, chodźmy to sprzedać. Też groza to... No, 7300 niech będzie. 35 tysięcy, to się liczy. Dokupmy miksturkę, nawet jeszcze jedną, bo tam te kusicielki się czają. Zbierzemy to. No i szukamy tego punktu nawigacyjnego. Ciekawe, czy znowu będzie gdzieś na końcu. Tak jak ostatnio na otwartych przestrzeniach, jak chodziliśmy i go szukaliśmy. Czaszka bez skazy i runa Ko. Powinno być słowo runiczne, takie trzystotowe, ko, no nie? I to by był na przykład kogut. Taka nazwa słowa runicznego, tylko co to by miało dawać, ciekawe. Szansa na zniesienie wybuchowego, eksplodującego jajka, takie. Ko, takie słowo. Kogut. Co to by miało dawać? No, ciekawe. Gdyby to było w Diablo 3, to coś szamańskiego by mogło być, coś z piórami takie, nie wiem. I mogłoby na przykład zamieniać w kurczaków, w kurczaki wrogów. To w Diablo 3 tak, ale w Diablo 2 to tu nie ma takich możliwości. Runa koko, słowo koko. Napiszcie w komentarzach, co by mogło dawać takie słowo runiczne.
Może jakieś klątwy specjalne rzucać, albo jakąś aurę dawać, ale co to by się mogło z kurą albo kogutem kojarzyć? Pomijając, że kogut nie robi ko-ko-ko, to by kura musiała być. Takie słowo runiczne, kura. Może bym... wiem. A to chyba mocno naciągane. Mogłoby generować więzienie z kości. Bo to więzienie z kości przypomina takie wielkie gniazdo, nie? Takie krzysz, takie kurze. Kiedyś więzienie... chociaż nie, kiedyś to więzienie z kości przypominało takie gniazdo, bo to było była masa kości. Teraz więzienie z kości to jest po prostu taka pojedyncza klatka, to też nie bardzo. Właśnie, nie wiem czy wiecie, niektórzy może nie wiedzą, że kiedyś więzienie z kości to po prostu masa takich ścian z kości się jakby tworzyła naokoło wroga. I on był wtedy tak uwięziony w tym. To nie było w formie takiej klatki, jak teraz jest. Chyba, że teraz, czekajcie, też tak jest. No bo Diablo na pewno robi tę klatkę taką, nie? A Nekromanta tak normalnie, on też robi tę klatkę, czy robi cały czas takie gniazdo jakby? Kurde, ja to nigdy nie grałem. Znaczy, kiedyś tam grałem, ale... ale powiedzmy, że ostatnimi laty nie grałem na pewno pod więzienie z kości. W sumie to nie jestem pewien, jak to teraz wygląda. Ale jak kiedyś sobie to testowałem, sprawdzałem, to właśnie było takie gniazdo jakby kościane. Zajmowało spory obszar na planszy. Tutaj mamy jakiegoś bosiora. Dobra, wezmę tę miksturkę. Chodź, najemnik. Tam jest lokacja poboczna, to nie idziemy. Oho, pierścionek posłyszałem. Najemnikowi damy miksturkę. Dam mu fioletową. Taką małą mogę mu dać. Bo tutaj widzę, trochę klepią tą magią ofensywną. Dobra, to nie tu. O, trucizny. Po raz pierwszy zostanę chyba zatruty w tym akcie, co? W piątym. Tak się martwiłem o te trucizny, no ale nadal się w sumie martwię, bo głównie chodzi tam o te świątynie Mithradhaka. Mogę się odtruć tutaj. Tyk. A w czwartym akcie, jak się przerzuciłem na ten topór, to nie było czuć takiej wielkiej siły tego topora, tak jak w piątym akcie tutaj. Tutaj to jednak widać, że klepie ostro. Tam dużo uników mieli ci rycerze różnego typu. Tak się machało tym toporem, czasem machało. Matriarchalna pika. Jeszcze przejdę przez środek, ale tu raczej nie ma miejsca chyba na punkt nawigacyjny zbytnio już. Przechodzimy dalej. O, klep tutaj i ostro, klep. I przywrócony mag. Dużo ich tu. Trzeba to szybko pozabijać. Jeszcze rzucają na nas te klątwy zmniejszające obronę, naszą potężną obronę zmniejszają. Olejowa miksturka, nope. Nie ma miejsca. Dobra, klątwa rzucona. No, jakaś fuscina wypadła, czy coś takiego? Trójząb, czyli pierwszopoziomowe.
No ciekawe, czy jeszcze jakiś fajny unikacik wypadnie, taki dla najemnika, na przykład jakaś broń drzewcowa może. Albo hełm dla niego. Coś by mogło polecieć, dałem mu miksturkę. Buty poleciały. Ale w całej serii na razie, w tym tutaj na Helu, mi jeszcze nie poleciały te wykonane z kości wampira rękawice. No szkoda, że sobie nie spróbowaliśmy ich pokraftować. No może jeszcze gdzieś wypadną. Taki wyjątek krytyczny, bo naprawdę dużo mówię o tych rękawicach, a jednak nie lecą. A poza tym, jak o czymś dużo mówiłem, to zawsze leciało. Krwawe kusicielki. Znowu fortyfikacje. Dobra, może gdzieś tutaj będzie punkt. Na tym fragmencie zamarzniętej tundry. O! Szmaragd. Olać szmaragd w takim razie, bo to nie jest ten bez skazy. Jakby był slocik, to byśmy wzięli na sprzedaż, a tak to... Nie ma bossów, co? Dam najemnikowi fioletową, bo jest pod ostrzałem. Czerwoną też mu dam jeszcze raz. Wezmę na siebie trochę ognia. Też użyję miksturki. No i jakoś to skontrolowaliśmy wszystko. Nie mógł sobie poradzić z zabarykadowaną wieżą. Pomożemy mu. Muszę ją zniszczyć. A, twarda. Okej, okay. Mamy jeszcze trzy miksturki, nie musimy się wracać. Tu jakieś pieniążki. Wieczorny całun uszkodzony. No niby trzeciopoziomowe. A, w sumie mogę gdzieś to tutaj chyba wcisnąć. Jednego slotu zabrakło. Niech będzie. Taki uszkodzony, no to cena spadnie, ale... Ale zawsze trzeciopoziomowy przedmiot. No, tutaj mamy dużo tego środka, że tak się wyrażę, więc... O, no nie, no trzeba będzie iść. To, dobra, chodźmy. Chodźmy jednak, bo za dużo tego tu leci. No, ten całun ile? O, 35 tysięcy, patrzcie. Pomimo, że uszkodzony. No ładnie, ładnie. Uszkodzony to obrona spadła mu, nie? Czy nie, wytrzymałość spadła i obrona? Jak to było? 306? Nie no, chyba minimalna obrona w wieczornym całunie to większa chyba powinna być, jak to było. On może mieć powyżej 400, nie? Nawet to chyba obniżona też obrona. Nie tylko wytrzymałość. Pęknięty jakby był, to chyba tylko obrona spada, nie? Jak to było? Znaczy, tylko wytrzymałość wtedy chyba spada. Czaszka bez skazy to sobie zostawimy, bo mamy jeszcze tam jakąś. To może się coś uda stransmutować i zrobić jeszcze losowanie talizmanów dodatkowe. Runa Ko. No, też nam się do niczego nie przyda. No, no nie wiem, mogę zostawić, bo ładnie wygląda. No. O, możemy zrobić transmutację. To zróbmy od razu. Zróbmy transmutację. Ile mamy kamieni do... O, dobra, to transmutujmy od razu, znaczy przelosujmy talizman. Pyk. Szybsze odzyskiwanie równowagi. No nie jest takie złe, ale dużo mamy. Tu mamy 40%, tu mamy 10%, to jest 50%. Mieliśmy gdzieś jeszcze? Nie wiem. Chyba nie. Może w jakimś talizmanie gdzieś jakieś małe, ale to nie chce mi się szukać. No ale nie jest źle z tym odzyskiwaniem równowagi. Czachy mamy dwie bez skazy tutaj. Jeszcze mamy dwa szafiry.
Ja teraz chcę mieć kamyczki przy kamyczkach, tak ładnie. O, czachy tu. No dobra, zostawię tę runkę. Mamy dużo fioletowych, może je też transmutujemy. Chociaż na starożytnych pewnie te fioletowe będą schodzić. Okej. Wracamy. Co my tu zostawiliśmy? Brylant mogę wziąć, szafir bez skazy mogę wziąć, amulet, jakieś miksturki, dobra. Szukamy tego punktu. O, jest! Dobra. Idealnie. Czyli tutaj mamy punkcik. Salę bólu, to tam będą u nich lathaka. Dobra. O, możemy zrobić jeszcze jedną transmutację. I znowu się zwolni miejsce. Czyli tu szykujemy. A nie, dobra, nieważne. Czyli w takim razie zrobimy tak. Zostawimy jeszcze miksturkę. Idziemy jeszcze na hazard? Idziemy, nie? A to te rzeczy już nam się nie przydadzą. Nie wiem, czy co by się tu musiało stać. Też to sprzedam, to sprzedam, to sprzedam. Zostawimy to, to. Ten klejnot trzymam. Może jeszcze ten krawcik rękawic, jakby się trafiły, to zrobimy. Czy mogę ci pomóc? 6000. Na pewno to sprzedajemy. Chociaż nie, no tu jest ogień. No ale nie, no za mało. Tu nie ma skuteczności. Nie, sprzedajemy. Trzeba zidentyfikować jeszcze amulecik. Kane mi w ogóle coś identyfikował w tym piątym akcie, czy wszystko ze zwojów było? Idziemy jeszcze na hazard. Kane się czuje taki niepotrzebny. Hazardzik. Jeden pierścionek, drugi pierścionek. I jeszcze jeden. Mana. O! Premia do skuteczności procentowa i odporność na błyskawice. A, no tak. No tak, no niezupełnie o to mi chodziło. Te trucizny muszą być. 5%. Procentów mamy dużo. Potrzebujemy tych punktowych, nie? Jakaś zręczność, powiedzmy, by mogła być. Na przykład też odporność na trucizny. Albo skuteczność i odporność na trucizny. Lub na ogień. To wtedy wykasowujemy Rala i wsadzamy Tchula, tak? To Tchul był? Nie, to Tal był, tak? Tal był z truciznami. No dobra, szukamy dalej. No nie ma, nie ma. Ale jeszcze jeden pierścionek mogę wziąć z hazardu, bo za sprzedaż tych pierścionków dostaliśmy kasę. Pyk. No nie. No nie. Dobra, słuchajcie. Tutaj kończymy odcinek. W następnym odcinku idziemy na Nihradhaka. Mamy zaznaczony ten punkt. Tam na tej, tych. Na zlodowaciałej wyżynie, tak to się chyba nazywało. Nie, na zamarzniętej tundrze. Zlodowaciała wyżyna to jest tu się jak wychodzi. Znaczy nie, jak się tam idzie dalej. Także teraz byśmy zrobili Nihradhaka w następnym odcinku. No i później już taka ostatnia prosta, nie? Starożytni i bal. Miejmy nadzieję, że jakoś fajnie to wyjdzie. Trzymajcie się. Na razie.